Weselcie się nadzieją. Nauczanie domowe. 31 maja. List do Rzymian, rozdział 12, wersety od 9 do 16. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w godliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. Ucisku bądźcie cierpliwi w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie goncie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Niesamowity katalog cech dobrego chrześcijanina, a dokładniej mówiąc cech człowieka żyjącego we wspólnocie. Zaczyna się fragment od autentycznej miłości, ale mamy precyzyjniej określony rodzaj tej miłości miłość braterska. No, miłość braterska to dotyczy wprost wspólnoty. To koncentruje naszą uwagę właśnie na takim rodzaju budowania relacji. I idąc za tą wskazówką, można rozczytywać wszystkie te zachęty, zaproszenia, polecenia pod swoim kątem pod kątem mnie we wspólnocie i pod kątem mojej wspólnoty. I według tytułu Dla mnie na ten czas na ten moment konieczne jest podkreślenie to, żeby się weselić nadzieją. To znaczy, żeby zobaczyć, że jest nadzieja. Że to nie tak, że my już wszystko utraciliśmy, że musimy narzekać, że nie ma perspektyw, że Bóg nas zostawił, że jesteśmy najgorsi, albo że coś tak idzie. Na tym świecie, że my po prostu już nie możemy normalnie funkcjonować. No nieprawda. Słowo Boże mówi: Weselcie się nadzieją. Weselcie się tym, co Bóg Wam pokazuje, obiecuje i co będziecie z Bogiem mogli osiągnąć. To jest powód radości, że ja z Bogiem w tym świecie osiągam Boże cele. To jest powód ufności którą przeżywamy właśnie we wspólnocie, mając braterską miłość, troszcząc się o tę braterską miłość. Dodajmy im więcej nadziei w nas, tym więcej też tej braterskości, tym więcej tych elementów, które nas będą łączyć, ponieważ w naszym sercu jest wesele, ponieważ nasze serce jest zasiedlone Bożymi słowami. Obietnicami i łaskami. Chciałem zwrócić uwagę na takie trzy elementy, które tu się pojawiają. Bądźcie życzliwi. Pierwsza, taka najbardziej podstawowa rzecz, jeżeli chcemy wybudować braterskie relacje we wspólnocie, życzliwość, nie podejrzliwość, nie doszukiwanie się nie wiadomo czego, ale życzliwość. Nawet jeżeli widzisz jakąś wadę czy usterkę w zachowaniu swojego bliźniego. Dalej, podążajcie za dobrem. To zaakcentowanie, że ja szukam dobra, chcę dobra i za nim podążam. Nie za swoją czy czyjąś słabością idę. To nie jest ten kierunek. Ja mam podążać za dobrem. Widzę to dobro. Widzę je najpierw u Boga, ale też widzę to dobro w bliźnim. Tym, który jest ze mną we wspólnocie. I trzecie zaproszenie. Nie opuszczajcie się w godliwości. Liczba mnoga oznacza wspólnotę, znaczy małą grupę, oznacza może małżeństwo, które jest we wspólnocie. Wy nie opuszczajcie się w godliwości. Nawet jeżeli widzicie wady, słabości, niedoskonałości, czy cokolwiek, co dzieje się wokół Was. Czy nawet wewnątrz Waszej wspólnoty nie opuszczaj się w godliwości. Wtedy w Twoim sercu będzie ta autentyczna miłość i będziesz cieszył się nadzieją, którą Bóg wlewa w Twoje serce. Niech Ci w tym błogosławi On sam. A jako zadanie na dzisiaj okaż, że cenisz. Jedną z osób we wspólnocie. Nie chodzi o lidera, ale kogoś, komu nigdy być może tak wprost nie powiedziałeś. Nie powiedziałaś, że cenisz Jego osobę, że cenisz Jego obecność i cenisz to, co czyni we wspólnocie czy w posługiwaniu. Niech Ci błogosławi, w tym Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.